Moim i Państwa gościem jest pan Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Czym się właśnie zajmuje stowarzyszenie? Czy naszym zadaniem jest pomagać działaczom opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, ponieważ oni żyją, chociaż w pierwszym szeregu byli w czasie walki o wolną, niepodległą Polskę, to po uzyskaniu tej wolności zostali zapomnieni, odsunięci na bok. Nikt się nimi nie interesuje, a powinien to przejąć tą rolę opieki pełnej Związek Solidarność. Po tak zwanych przemianach w Polsce niewiele się zmieniło dla byłych internowanych. No tu się tyle zmieniło na nich, że pogorszyły się ich warunki bytu, no i warunki zdrowotne. To taka jest różnica. Bo wtedy byliśmy ludźmi młodymi, sprawnymi, pełni życia i pracującymi. Ci Solidarności, którzy porobili kariery polityczne lub biznesowe, wspomagają w jakiś sposób stowarzyszenie? Niestety nie. Mieliśmy, któregoś roku zwróciliśmy to, jak był u władzy AWS wówczas, zwróciliśmy się do wszystkich imiennie parlamentarzystów AWS-u, no i do rządzących, bo to też z AWS-u byli, o wsparcie stowarzyszenia. To proszę sobie wyobrazić, że na ogromną ilość osób, jak żeśmy listy wysłali imiennie, takie prywatne listy, bo to nie na urzędy, tylko imienne były, to dostaliśmy tylko jedną wpłatę na 100 zł kwotę. Takie było wsparcie. Nie utrzymujemy żadnych dotacji, żadnego wsparcia. To, co gdzieś się uzbiera, gdzieś się wyżebrze, to jest. Słyszałem, że senator Rulewski, dla którego stanęła właściwie cała Polska po prowokacji bydgoskiej, był przeciwko ustawie na rzecz represjonowanych. Ja przypomnę, my o tę pracę, ustawę zabiegamy od 90 roku, czyli to już jest minęło 25 lat. Jesteśmy w tym samym miejscu, co wtedy. W 2002 roku pan Rulewski był posłem i rozmawialiśmy na ten temat. To było spotkanie w regionie bydgoskim, tam gdzie on zamieszkuje. Zaproszony był na to spotkanie. To było spotkanie osób represjonowanych. I ja go zapytałem, czy on poprze ze swoimi kolegami ustawę, która miała być zmodyfikowana, ustawa kombatancka. I były już w komisjach sejmowych ta ustawa. Projekt zmiany tej ustawy. I on wtedy odpowiedział, że nie poprze, ponieważ on nie wie, jak stwierdzić, kto był represjonowany, czy nie. To był 2002 rok. Wówczas to było czerwiec, a na jesieni były wybory parlamentarne. Wówczas ja powiedziałem, bo tam było mnóstwo ludzi z okręgu bydgoskiego, powiedziałem, żeby na tych wyborach nie głosowali na niego, bo 12 lat minęło od przedobrażeń i on nie wie, jak ten problem rozwiązać. I minie kolejne 12 i też nie będzie wiedział, więc nie ma sensu z nim w ogóle rozmawiać. A on co miesiąc po 20 tysięcy bierze gaży poselskiej. I minęło drugie 12 lat i stoimy w tym samym miejscu. I pan Rulewski, on co innego mówi, co innego myśli, co innego robi. A co z Lechem Wałęsą? No to szkoda słów, tak samo jak na Rulewskiego. Ja z nim rozmawiałem na zjeździe krajowym Solidarności z Wałęsą, to on powiedział, nie chciał w ogóle rozmawiać. Nie ma takiego tematu, nie ma w ogóle. Zwracaliśmy się, nie istnieje. No jest przykre to dla nas, że jak my spotykamy się z parlamentarzystami w Sejmie i w Senacie tak samo, żeby no, w końcu dokonać tego aktu dziejowej sprawiedliwości i ze wszystkimi, no oczywiście oprócz SLD, no, z nimi nie rozmawiamy, to wszyscy nam mówią, że oni byli w Solidarności i oni są za tym. Tylko 25 lat minęło i nic nie zrobiono. To tak jak przed II wojną światową, większość była w Legionach Piłsudskiego. Tak, ale ja chciałem powiedzieć, że w 1918 roku i 19, zaraz po uzyskaniu niepodległości, po okresie zaborów, rząd Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej przyjął ustawy
uhonorowujące weteranów walki o niepodległy byt państwa polskiego. I to nie było tłumaczenia, że Polski nie stać, ale Polska nie istniała. To był zlepek przez tyle lat, ponad wiek cału ludzi, można powiedzieć, że już ze sobą nie mających więzi. A jednak to zrobiono, dokonano. A tutaj 26 lat jeszcze się mówi, że w budżecie pieniędzy nie ma. No to jest... Natomiast Polska nie jest kradnym, biednym, jest tylko źle rządzonym i okradanym przez całe lata. Już właściwie z dokumentu wiadomo, że Wałęsa był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa przynajmniej do 1976 roku, ale logika wskazuje, że jak był wtedy, to i później też. Czy stowarzyszenie zamierza kiedyś zwrócić się do Wałęsy, żeby oddał Nagrodę Nobla? No przecież przyznana mu była nie osobiście, tylko Solidarności. On ją odebrał w imieniu Solidarności. Znaczy, no nie występowaliśmy, ale to jest pomysł dobry właśnie, żeby to podjąć taką inicjatywę słusznie. To nad tym się zastanowimy. Właściwie tak, no nie wiem, co on z tym zrobił. On podobno to na jakiś cel przekazał, ale w tej chwili nie pamiętam. Ale podejmiemy temat, także warto to, oczywiście, że tak. Ja mam pytanie, co takiego jest w tej ustawie, że to tak ciężko ją przeboksować w parlamencie. Czym uposażenia, czy te odszkodowania dla internowanych będą się różnić, czy różnią się w tej chwili od na przykład uposażenia kombatantów Służby Bezpieczeństwa? No właśnie, tutaj można takie najpierw, pierwsza rzecz, praca w SB. Na czym polegała praca w SB? Zaszczuwaniu jednego na drugiego, inwigilacja, podsłuchy, napady, pobicia, a nawet i zbrodnia. I to na tym polegała praca w SB. Ich emerytury dzisiaj wynoszą, sięgają, bo to jest z tego miesiąca stycznia 2016 roku, dane, najwyższa emerytura sięga 11 tysięcy złotych. SB-cka. To internowani mogą tylko pomarzyć o takich emeryturach. To nawet w marzeniach im do takie sumy nie przychodzą kwoty do głowy. Natomiast w jakich warunkach żyją wielu ludzi, którzy byli wówczas prześladowani? No kilka przykładów podam. Jak człowiek z Mazur, był pozbawiony pracy, 5 lat pozostawał bez pracy i potem przeszedł po 89 roku na emeryturę. No i miał tę emeryturę, otrzymuje bardzo niską, bo przerwa była w pracy. Przypadek takiego człowieka, który był skatowany w więzieniu w Kwidzynie, zarabiał przed uwięzieniem, to takie na dzisiejsze złotówki, to około 6 tysięcy, półtorej średniej krajowej, a emerytury ma około 850 zł. Emerytury. Mało tego, on występował również o zadośćuczynienie, odszkodowanie za represje, prześladowania, za okres internowania i skutki tego internowania. I wyrok Sądu Okręgowego w Sielcach Wydziału Karnego wydał ten wyrok pan sędzia Górski Bogdan, który w latach 80. skazywał ludzi za działalność niepodległościową, do więzienia wsadzał, między innymi wsadził panią Romaszewską, wsadził pana Romaszewskiego i on dzisiaj orzekał o zadośćuczynieniu. I w orzeczeniu napisał, że faktycznie ten człowiek siedział w więzieniu, był internowany, ale on siedział na koszt państwa, więc nie poniósł żadnych kosztów utrzymania, wręcz przeciwnie, on zaoszczędził, bo nie wydał ani złotówki. A to, że był pobity, stracił zdrowie, został inwalidą, no to leczył się w darmowej służbie zdrowia. On jeszcze powinien zwrócić za pobyt w więzieniu. Co sąd idzie na rękę jemu i nie obciąży go tymi kosztami. To są kuriozalne oczywiście wyroki. One chyba dotyczą, taki wyrok dotyczy również i pana. Siedlce są chyba dosyć ciekawe. To ja miałem podobne, to inna osoba, która wówczas skazywała, moją sprawę rozpatrywała. No i też tam stwierdzono właściwie, że ja żadnych szkód nie odniosłem. Tylko niewielkie z prowadzenia działalności usługowej, a i tak bym nie zarobił na tej działalności, bo stan wojenny wprowadzili ograniczenia tak wielkie, że to bym niewiele zarobił. Chcę powiedzieć, że ja po więzieniu znalazłem się w szpitalu, kilka miesięcy, 5-6 miesięcy w szpitalu.
I od tamtej pory jestem na rencie inwalidzkiej drugiej grupy, z całkowitymi przeciwwskazani do pracy. Ja miałem 27-8 lat, gdy mnie zamknięto w więzieniu. Ja byłem zdrowym, pełni sprawnym fizycznie człowiekiem. Nie chorowałem w ogóle wcześniej. Zaświadczenie lekarskie jest, złożone też było w sądzie, że przed tym okresem w ogóle nie chorowałem. Pracowałem, no, badania lekarskie przechodziłem, że byłem zdrowy. A po okresie więzienia w takiej jestem sytuacji. Ustawa, że internowani muszą dochodzić swoich praw przed sądem karnym i dochodzić swoich spraw tylko, ustawa tak mówi, w sprawach dotyczących tylko internowania, nie skutków internowania. To, co się działo później, jest nieważne. Mówi się o tym, że będzie następna ustawa tak zwana cywilna, że będzie można dochodzić spraw przed sądem cywilnym za skutki internowania. Tu jest ustawa, która jest, weszła w życie w 2007 roku, podpisał prezydent Kaczyński, to ona mówi za decyzję, ale to dotyczy internowanych, uwięzionych i którzy kolegium miały, tylko te represje, inne nie wchodzą w to, w zakres odszkodowawczy. I ustawa mówi za decyzję i decyzja, jak są wyroki niektórych sądów apelacyjnych, mówią wyraźnie, nie za pobyt w więzieniu, tylko za jego konsekwencje, bo skutkiem pobytu w więzieniu jest internowanie, utrata zdrowia może być, pobicie, utrata pracy i dalsze konsekwencje. I niektóre sądy w ten sposób to, bo ustawa nie mówi, że za pobyt w więzieniu, tylko za decyzję o, a decyzja spowodowała takie i takie konsekwencje. Tylko, że w bardzo wielu przypadkach, w większości przypadków bierze się tylko pobyt w więzieniu. I koniec. I nie bierze się dalszych konsekwencji, natomiast sprawy cywilne, bo wnoszone były sprawy dużo wcześniej jeszcze, zanim ustawa wyszła, to do sądów cywilnych i sądy cywilne oddalały ze względu na przedawnienie. Bez względu na to, kiedy kto by nie złożył, to jest okres, to było przedawnienie. My mamy dużo, chyba około 20 takich wyroków różnych osób, które składały wnioski o zadośćuczynienie i naprawienie szkody przed wejściem w życie ustawy i wszystko oddalano z powodu przedawnienia. Już od początku 90-tych lat i przez następne. Natomiast co ciekawe jeszcze, bo w sądach cywilnych to podnosi się koszty sądowe w zależności od roszczenia, wysokości roszczenia. I takie na przykład, prosty przykład podam, żona też wnosiła roszczenie cywilne, około 3000 zł kosztów wniosła. I sąd uznał, że przedawnienie nastąpiło i przepadło. Pieniądze przepadły. Jak teraz w tej nowej sytuacji politycznej wygląda sytuacja internowanych, prześladowanych? Czy coś się w tej materii dzieje nowego? To znaczy, na razie się jeszcze nic nie zmieniło. Są obiecane zmiany. My o to dążymy, żeby zmienić, żeby... Myśmy przygotowali w 2013 roku, może cofnę się jeszcze, że na prośbę, na zaproszenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiciele organizacji skupiających działaczy opozycji spotkali się w Warszawie w IPN-ie. Prezes zaprosił, bo są różne problemy, zagadnienia z tego okresu i on chciał mieć bezpośredni kontakt. Myśmy jak spotkali się w 2012 roku, to postanowiliśmy, że nie, to spotkaliśmy się tylko raz i się rozejdziemy, tylko postanowiliśmy coś dalej robić i poprosiliśmy prezesa, żebyśmy mogli tutaj się spotykać. On wyraził zgodę i od tamtej pory się spotykamy, zawiązaliśmy grupę roboczą do najpilniejszych potrzeb. Jedno z pierwszych uznaliśmy, że brak ustawy. Wyłoniła ta grupa 3 osoby do przygotowania projektu ustawy. Ja byłem w tej grupie, jeszcze 2 kolegów i myśmy przygotowali projekt ustawy, prawnik pomógł Instytutu Pamięci Narodowej nam w tym. W ciągu 3 miesięcy przygotowaliśmy projekt ustawy. To była jedna ustawa, która rozwiązywała wszystkie problemy. I no, zaczęło to być nagłaśniane. I wówczas od byłego prezydenta Komorowskiego pan Lityński z panem Wójcem zostali uruchomieni, żeby szybko Platforma projekt ustawy przygotowała. I oni przygotowali projekt ustawy,
ten, który w tej chwili obowiązuje, tylko on jeszcze został o połowę okrojony. Tamten projekt, gdy zapytałem wicemarszałka Wyrowińskiego z Platformy, bo on to pilotował, jakie ma odniesienie do Konstytucji, do artykułu 19 Konstytucji, który wyraźnie mówi, że takich ludzi, którzy wywalczyli wolną Polskę, należy w wyjątkowy sposób traktować. I to nie to, że jednorazowo, ale do końca ich dni życia. No to on pomyśla i mówi, no może z 10%. A jeżeli to obcięto jeszcze o połowę, no to się nijak ma do Konstytucji. To jak powołujemy się na Konstytucję w różnych przypadkach, no to mamy odpowiedź, że Konstytucja to nie obowiązuje w ogóle. My mamy przestrzegać Konstytucję, a nie władzę. Na razie jest to, co jest. My staramy się, żeby przygotować ustawę. Takie propozycje były też również, bo różne są, w jaki sposób to rozwiązać. Są też, żeby przyznać specjalną taką rentę honorową weteranom. No, musi odpowiednie kryteria spełniać oczywiście, warunki wysokości średniej płacy krajowej. Jest też, no to znowu zbyt duże obciążenie dla budżetu, ale pewna część ludzi, która była, no trudno, ja bym to nie nazwał, że były działaczami opozycji, jeżeli ktoś wynagrodzenie cykliczne, systematyczne pobiera za pracę w opozycji, to on pobiera nie za działalność w opozycji, tylko za pracę, którą wykonuje. A mnóstwo ludzi wykonywało to z własnej nieprzymuszonej woli. A ci, którzy brali pieniądze, to uważam, że ustawa nie powinna ich obejmować. Powinni być wykluczeni z tego, bo oni nie ponieśli żadnych strat, żadnych kosztów. Jest również pomysł, żeby ustalić kwotę średniej krajowej. Jeżeli ktoś ma mniejszą, to sobie wybiera, którą chce. No i wtedy obciążenie budżetu byłoby mniejsze. No ale to są pewne takie sugestie. Nie wiem, jak się do tego przyłożą sprawujący władzę. No, przykładają się natomiast ci, którzy na forach internetowych piszą, że państwo robiliście to dla pieniędzy już wtedy, w 81 roku. Tak, to powiem tak, że na komisji sejmowej, to jeszcze przed wyborami tymi, co były, na jednej z komisji, z ostatnich komisji, w której mieliśmy spotkanie o tej ustawie, która weszła teraz 30 sierpnia, 31 w życie, była rozmowa i poseł Borowczak z Platformy, bo ustalono, że kryterium, bardzo niskie kryterium dochodowe i bardzo niska, to jałmużna, to jeszcze gorsze jak jałmużna, to tak jak ośrodki pomocy pomagają takim, co już nie mają w ogóle z czego żyć, to nas tak potraktowano. I on powiedział na komisji, powiedział, że co tutaj mówi, chcecie i tak dobrze jest, bo działacze w opozycji mieli płacone za działalność w opozycji. I wtedy on siedział za mną, bo przy stole odrębny, ja wtedy go odwróciłem do niego i zapytałem, to proszę powiedzieć, ileś pieniędzy wziął. I a że na tą komisję ja zaprosiłem więcej osób, żeby nas było pewne grono, to ludzie się oburzyli, no i tam głos podnosili dosyć mocno. I on wtedy powiedział, no tak, ale nie wszyscy, ale byli tacy, co brali. No i my wiemy o tym, że brali, tylko oni się nie chcą przyznać z imienia i nazwiska. I proszę, i oni są na pierwszych miejscach przez te 25 lat w Sejmie, w rządzie i we wszystkich innych funkcjach. Ja spotkałem się w ubiegłym, czy dwa lata temu, nie pamiętam nazwiska, z panem, który był w Kongresie Liberalno-Demokratycznym. To było w kawiarence sejmowej i nas było trzech właśnie kolegów i on przyszedł i tak żeśmy rozmawiali, mówimy, że no jesteśmy w sprawie, żeby tutaj pomóc ludziom, którzy nie mają z czego żyć. A on powiedział tak, no ja jestem w tym kongresie, byłem, tam było nasze grono i nikt z naszych kolegów, nikt z tego, co należy do kongresu, nie potrzebuje żadnej pomocy, wszyscy dobrze są, bardzo dobrze ustawieni. I to oni też, bo Tom Bielecki to w tym kongresie tam rajwodził i on został później premierem. I oni to robili dla swoich interesów, dla wyłącznie swoich interesów. Zresztą to widać gołym okiem, bo ci, którzy są, pan Borusewicz, prawda, Rulewski i tak dalej, no to dla czego interesu oni byli? Dla Polski, dla swojego. Oni robili karierę przez 25 lat swoją. Ich nie interesowały los ludzi w ogóle. Nie mówiąc o losie Polski.
ich nie interesowały też odszkodowania, bo zarabiali wystarczająco dużo przez te lata, że oho, to można byłoby... No oczywiście, to jest miesięcznie poseł, jak bierze, otrzymuje około 20 tysięcy, mówisz, na prowadzenie różnych biura, prawda? W granicach, jeszcze jak w komisjach jest różnych, bierze udział, to są dodatkowe pieniądze. No to w ciągu roku to są ogromne pieniądze, przecież to nie ma możliwości. I co jeszcze? No to nie ma żadnej odpowiedzialności. No nadpijany przyjdzie na sesję i nie ponosi konsekwencji. No. A z panią Krzywonos rozmawialiście? Nie, my nie rozmawialiśmy. Natomiast nasz kolega, który jest członkiem stowarzyszenia, mówił mi, że on pracował też jako tramwajarz w tym czasie i on ją zna i opowiedział, jak to było. Ja mówię, to proszę, żebyś napisał oświadczenie. I on napisał to oświadczenie, zamieściliśmy to na swojej stronie internetowej. Między innymi tam jest, ona twierdziła, że jechała tramwajem w stronę stoczni. Numerem tym i ty. I on mówi, ten numer stoczni to jechał, a tramwaju to jechał w ogóle w inną stronę Gdańska. A ona się zatrzymała, bo wyjechała jako łamistrajk, bo część strajkowała tramwajarzy, a ona wyjechała jako łamistrajk. I wyłączony został prąd po prostu i stanęła. Na stronie internetowej waszego stowarzyszenia jest oświadczenie świadka. Tak, jest jego oświadczenie w tej sprawie. Czyli to nie jest jakiś wymysł niechętnych tej pani, tylko po prostu jest świadka. Ja tam jej nie znałem aż na tyle tej sytuacji. On powiedział, mówi, że wie, bo tam pracował. Jeszcze na koniec rozmowy, gdyby pan powiedział, jakie to wielkie sprawy w tej waszym projekcie ustawy były, które tak miały naruszyć budżet. Ilu było internowanych? Koło 5 do 7 tysięcy. Internowanych było około 10 tysięcy, tylko część pewna, no już osoby nie bije, niektórzy byli agentami, bo to uciekane było dosyć mocno. Tu chodzi też o ludzi więzionych, którzy siedzieli z wyrokami, czy bez wyroku, czy skazywani przez kolegia. Ja powiem, że nasz projekt zakładał, że wszyscy osoby, którzy odpowiadają określonym kryteriom, powinni otrzymać tą rentę specjalną. Tam były również przywileje pewne medyczne, bo to już ludzie są wiekowi, prawda? Jakieś ulgi na przejazdy również. Tym bardziej, że jak wszystkie rady miejskie w Polsce podjęły uchwały, że jak skończy określony wiek, to jedzisz bezpłatnie. Także tu jakaś wielka nie byłaby ulga, ale takie byłoby symboliczne, prawda, uhonorowanie tych ludzi. Nie mówimy o jakichś wielkich, ale chodzi o szczególnie teraz medyczne, bo to już wiek poszedł, ludzie nie mieli się za co leczyć w ogóle, jeżeli pozbawiony był pracy całkowicie, nie miał środków do życia, za co miał się leczyć. To są ludzie, którzy skazani są na pokolenie, na życie w biedzie i nędzy. Przecież żaden ubek, żaden partyjny sekretarz czy aparatczyk po śmietniku nie chodzi, nie zbiera, że nie ma na co żyć, z czego żyć albo za co dzieci kształcić. A dzisiaj, jeżeli dzieci musiały być takiego pozycjonisty wyjątkowo zdolne, żeby mieć możliwość kształcenia się, bo to są koszty przecież też ogromne. I wiele ludzi jest zaniedbanych. Tutaj oprócz sytuacji materialnych, tak jak jest taki nasz jeden z wielu podopiecznych, który otrzymuje 800 zł i utrzymuje się razem z żoną z tej kwoty. Takiego podopiecznego, to już jest emerytem, który był w domu tutaj takiej opieki dziennego pobytu. A on tam mieszkał 7 lat. Nie miał gdzie się podziać. Ale w końcu żeśmy pomogli mu w domu opieki tu w Warszawie, że znalazł miejsce. Miasto przydzieliło mu mieszkanie. Ale to są sytuacje sporadyczne, bo niedawno mieliśmy sytuację rolnika z Solidarności Rolniczej, który starał się o pobyt w domu kombatanta. Już niesprawny fizycznie, schorowany. I urząd gminy wydaje skierowanie i odmówił mu tego skierowania.
Myśmy podnosili sprawę, że obowiązkiem państwa jest pomagać takiej osobie, która, to był jedyny człowiek w tamtym rejonie, który siedział w więzieniu. Walczył o to niepodległą Polskę, to żadne tam obciążenie dla gminy by było. Ale odmówili, bo on niedobry, bo on występował przeciwko władzy, prawda? To jest człowiekiem niedobrym i nie zdali skierowania. Odwołania nic nie pomogły. Myśmy się powoływali też na konstytucję. To wyśmiano. Konstytucja nie ma nic do tego, a najwyższym aktem jest konstytucja. Jeżeli nie ma żadnej ustawy, przepisu wykonawczego, albo jest niższej rangi, ale nie mówi konkretnie o takim człowieku, no to się stosuje najwyższy akt. Ale to nas wyśmiano i siedział w domu w takiej przybudówce, w komórce, żadna kanalizacji tam nie było, opalał węglem, tam jakąś miał do ogrzewania jednej izby tylko. Zresztą takich ludzi mamy więcej, którzy ogrzewają jedno pomieszczenie, bo nie ma żadnego ogrzewania w pozostałych. Węglowe kuchnia się tam, jest taka przenośna, czy jakiś taki, taka koza. I to jest ogrzewane i żyją w takich warunkach. Większość internowanych, represjonowanych to członkowie niezależnego związku zawodowego Solidarność. Co związek zawodowy ten obecny, który zawłaszczył w końcu majątek, budynki, robi na rzecz internowanych? Obecny związek, on to nie jest ten związek, który powstał wtedy, bo nasz został zlikwidowany decyzją WRONy, stanu wojennego. A w kwietniu 1989 roku powstał związek o identycznej nazwie i z tą samą siedzibą w Gdańsku, no żeby zwieść ludzi. Jako nowy związek został zarejestrowany, nie reaktywowany, tylko nowy powstał. Jest akt sądowy rejestracji. Co nie przeszkadzało, żeby zająć majątek no, 10-milionowego związku zawodowego. Tak, majątek pierwszej Solidarności został przejęty i to w wysokości około miliarda złotych w sumie razem. I my zaczęliśmy się domagać, jeżeli przejęli majątek, to niech przejmą i ludzi, którzy potrzebują, bo to są związkowcy. Boje żeśmy dosyć mocno prowadzili, nic z tego nie wyszło. Związek nami się kompletnie nie interesuje. Był AWS, mogli przecież zrobić. Rozmawialiśmy z Krzakleskim, jak był przewodniczącym AWS-u, no i oni też sprawowali władzę w Polsce. Rozmawialiśmy tutaj w Warszawie, spotykaliśmy się przez 3 miesiące w kwestii rozwiązania ustawowego tych spraw i to było przed wyborami też. I on ostatecznie powiedział tak, jako przewodniczący Solidarności to jestem całkowicie za, ale jako przewodniczący AWS-u to jestem przeciwny. Jakoś jest tam, jak mu tak, czy tak mu wygodnie tak okrakiem siedzieć na tym. No i oczywiście rozmowy dla rozmów, nic z tego nie wyszło. Nie było dobrej woli. Myśmy jeździli też również na zjazdy krajowe. Przygotowywaliśmy się, braliśmy materiały, tak jak to się mówi, bibułę przygotowaną. Było nas kilka osób na ten zjazd. Pierwszy raz, jak żeśmy pojechali na zjazd, no zwróciliśmy się, to oni nam zaproszenie dali i wszystkim żeśmy rozdali te materiały i również wnosiliśmy, zabrali głos, prosimy o uchwałę zjazdu o wzięcia pod opiekę tych ludzi i doprowadzenia do ustawowego uregulowania spraw. No oczywiście nic nie zrobiono. Na kolejnym zjeździe, bo oni chyba co rok mają zjazdy, czy co dwa, już nie pamiętam w tej chwili, to już w Warszawie było, to już nas wpuścili, ale na balkon, żebyśmy nie mogli się dostać na salę niżej. Ale to też fortelem żeśmy, bo kolega zasłabł, trzeba go, punkt medyczny był na dole, także też żeśmy się dostali i zrobili co trzeba. Natomiast jeszcze wcześniej na tym zjeździe, co żeśmy byli tam w Gdańsku, to po pierwszym dniu, jak żeśmy zabierali tam mocno dosyć, zabierali głos, nas było tylko 6, a tam było chyba 300-400 osób, tych delegatów, to na drugi dzień już nie chcieli nas wpuścić, bo myśmy byli w sektorze przyglądających się, a nie wśród delegatów, to proszę sobie wyobrazić,
żeśmy weszli od tyłu, tam przez drzwi nas wpuszczono, tak od zaplecza i obstawiono nas barierkami takimi wysokimi, jak to czasami taki w więzieniu, w sądach widzimy obstawienie. To taki żeśmy i ochronę koło nas postawili. A po całej sali chodzili z SLD, z trybuny dziennikarze, bo mieli plakietki, tośmy widzieli. Tak traktuje się, potraktowało się ludzi. Tak traktuje w końcu, żeśmy zrezygnowali w ogóle z jakichkolwiek rozmów, bo to nie było sensu użerać się z nimi. No jest, to jest coś obcego dla nas. Oni tylko uroczystości jak robią, rocznicowe, to pokazuje wszystko, co było za naszej Solidarności. Nic nie ma z ich. No taka rzeczywistość. Czy macie nadzieję, że jak obecny rząd załatwi te najważniejsze sprawy ustrojowe, zajmie się również waszymi postulatami? Ja myślę, że to wcześniej będzie, bo chcemy to, żeby to już niebawem nasze sprawy były rozwiązywane. Na zmiany te ustrojowe, to myśmy się spodziewali, że to nastąpi w 1989 roku. A nie, czekamy 26 lat. Ja miałem już też, mnie dziennikarz jeden pytał, jednym z wywiadów, czy nie za szybko ten obecna ekipa podejmuje te ustawy, bo idą jedna za drugim, prawda? Ja mówię, no mi się wydaje, że 26 lat to chyba nie za długo, bo trzeba to rozłożyć w czasie. Chyba się pan zgodzi, że ten 89 rok to był jeden z większych przekrętów w historii Polski. No to myśmy już wówczas mówili, była nas grupa taka, co mówiła o tym i dziwne, że okrągły stół, a kantów najwięcej, co było, wydawałoby się, że raczej niemożliwe. Dobrze, że my tu teraz siedzimy przy kwadratowym. Także to był największy przekręt, największe oszustwo, zdrada Solidarności, w ogóle wartości Solidarności, bo to nastąpiła zdrada, jawna zdrada. Zdradzono wartości, zdradzono ludzi, pozostawiono ich samych sobie. Dorwano się do władzy, układ, porozumiano się z komunistami i tak 25 lat to trwało. I dzisiaj, gdy przyszło to odrąbać, to już teraz trzeba odrąbać albo taki solidny skalpel, żeby to nie ma się co patyczkować już w tej chwili. Ja mówię, że nasza Polska to jest nasz dom, prawda, nasz dom ojczysty. No, a dom po dłuższym okresie, jak się nie sprząta, to trzeba zamiatać, miotłę wziąć i zamiatać. A bardziej takie oporne, zależałe kawałki, to drugą stroną miotły trzeba rugować i żeby to jak najszybciej wywalić całkowicie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.